wielu ludzi podróże to odkrywanie niezwykłych miejsc, pięknych pejzaży, krajobrazów, nieznanych zaułków miast czy wielkich przestrzeni przyrody, natury. Natomiast dla innych liczą się ludzie, liczą się spotkania, liczą się te kontakty, które próbujemy nawiązać, zrozumienie, niezrozumienie, pokonywanie różnic kulturowych, odkrywanie tego, co łączy. No także odkrywanie siebie w nieznanym środowisku i w obliczu obcego człowieka. Dla mnie Nepal był krajem, jest cały czas krajem, bo wracam tam nieraz, w którym te dwie rzeczy się łączą. Ja, pojawiając się tam pierwszy raz, no, zachwyciłem się od pierwszego wejrzenia zarówno miejscami, jak i ludźmi, no i ten zachwyt nie ustępuje mi do dziś. Pierwszy raz trafiłem tam troszeczkę mimochodem, to miał być taki krótkie wytchnienie po miesięcznej podróży po hałaśliwych Indiach. No i rzeczywiście, przejeżdżając do Pokhary, malowniczo położonego górskiego kurortu, wśród... Słucham? Okej, troszeczkę szeleszczę, dobra. No i rzeczywiście, przyjeżdżając do Nepalu, do tego górskiego kurortu Pokhary, poczułem się troszeczkę jak w Sielance, w tej przysłowiowej wsi spokojnej, wsi wesołej. No i nigdy też nie zapomnę pierwszego widoku Himalajów, bo naprawdę wywarły na mnie ogromne wrażenie, nie spodziewałem się, że aż takie. Z Pokhary widać wyrastające pasmo Annapurny. Ono jest odległo jakieś 40 km, a wyrasta tak wysoko, że panorama Tatr widziana z Zakopanego z bliska jest o wiele niższa. No dla mnie to było wręcz porażające. Kolejne zaskoczenie, jest styczeń i w powietrzu 20 kilka stopni, a obok na drzewach rosną pomarańcze, które od tak po prostu można zrywać. Wokół wzgórza porośnięte lasami rododendronowymi. W lasach śpiewają ptaki egzotyczne, słychać dźwięki cykad. No zupełnie inne wyobrażenie niż to pierwsze, które miałem jadąc tam, czyli śniegi i lody. Pomarańcze kusiły bardzo, więc od razu znaleźliśmy właścicieli sadu. No i tak się zaczęła nasza przygoda z miejscowymi. Pomarańcze były pyszne, no, ale chyba jeszcze bardziej smakowała to otwartość i życzliwość ludzka, której doświadczyliśmy. Właśnie w zasadzie odczuwam ją do dziś, kiedy wracam w Nepalu, bo za każdym razem, kiedy tam jestem, czuję, że odżywam. Odżywam wśród ludzi, których życie jest trudne, a mają wciąż bardzo wielką codzienną taką pogodę ducha i radość na co dzień. Nepalczycy obdarowują przyjezdnych rzeczą, no, deficytową w naszej kulturze wręcz i bezcenną, mianowicie zainteresowaniem i ciekawością drugiego człowieka. To zawsze jest czas na rozmowę, na pytania, przybysz usłyszy ich naprawdę setki i pytają o wszystko, skąd jesteś, dokąd idziesz, czy może ci pomóc, jak ci się podoba w Nepalu, jak ci się żyje w Polsce, ile masz dzieci, czy mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie. No jest to naprawdę ciekawość taka w najczystszej postaci. No a jak kogoś znuży zmęczenie, tak jak widzieliście państwo, to po prostu się kładzie, gdzie popadnie i odpoczywa. Natomiast powracając do Nepalu po raz kolejny i wiele razy, no, trudno nie dostrzec tych trudów życia, które są w tym jednym z najbiedniejszych krajów świata. I wystarczy się przenieść do wielkiego, zatłoczonego miasta Katmandu. Miasta magicznego, które zostało zamienione w urbanistyczny śmietnik. Hałas, spaliny, tłok, najpiękniejsze świątynie świata zanurzone w zasadzie w kurzu i w betonie. Już pierwsze chwile spędzone w Katmandu potrafią zahipnotyzować mozaiką ludzkich twarzy i ludzi w ogóle. Oszałamia przede wszystkim ten niemilknący gwar, te melodyjne nawoływania sprzedawców, które się przeplatają z rozmowami głośnymi przechodniów, ze skargami żebraków, z zaczepkami uliczników. Takie miałem wrażenie, że tam życie niczego nie udaje i niczego nie ukrywa. Wszystko odbywa się na ulicy, wszystko odbywa się na oczach przechodniów. Handel, praca, spotkania, jedzenie, sprzątanie, mycie, nawet poranna toaleta. No spektakl życia w każdej odsłonie. Można to oglądać naprawdę godzinami. Kiedy przyjrzeć się bliżej tłumowi, no można dostrzec tych, których nie widać na początku, czyli nędzarzy, bezdomnych, kalekich żebraków. Widać gdzieś uchodźców z Tybetu, którzy koczują w namiotach z brezentu rozstawionych przy ruchliwych ulicach. Widać, no, też brudne dzieci ulicy z torebkami pełnymi kleju przy nosie na przykład. No, takie scenki obserwowałem w centrum miasta, na głównym placu Durbar Square w Katmandu. Te same dzieciaki potem, tak jak widzicie państwo na zdjęciu, resztkę wyżebranych pieniędzy przekrywały po prostu w kości na schodach głównych świątyń w Katmandu. Natomiast zdarzają się też w tym mieście miejsca magiczne, miejsca i sceny, które zatrzymują wręcz czas. Świątynie tutejsze i pałace są pełne pielgrzymów z całych Indii, z całego Nepalu. Pełne są religijnego skupienia, dźwięków mantr, zapachów kadzideł.
W czasie świąt rozbrzmiewają muzyką, a wokół pełno jest różnych kuglarzy, sztukmistrzów, zaklinaczy, węży. Szczególną pozycją cieszą się ci oto panowie, czyli sadku, święci mężowie. Wychudzeni, zarośnięci i wymazani popiołem asceci, którzy w oparach haszyszu przepowiadają przyszłość ludziom. Budzą respekt i trwogę, bo podobno mają kontakt z bogami i duchami i potrafią rzucić klątwę. Wśród nich nie brak oczywiście zwykłych szarlatanów i czasem tylko zwykły jeden szczegół jak zegarek na ręku, tak jak tutaj. Pokazuje, że to nie jest tak naprawdę aseta, który rzucił wszystko, cały dobytek, tylko zwykły pozorant, który pozuje czasem ludziom. Za pieniądze oczywiście. Tak czy inaczej, indywiduów nie brak, no chociażby ten kaznodzieja, który godzinami przemawiał do świata, chociaż ten go nie słuchał. Gestykulował, zarzucał tym kijem jak wędką, aż złowił, jak widać, swojego pierwszego wyznawcę. Ja z Karpandu mam jeszcze takie jedno, dosyć zaskakujące wspomnienie. Kiedy byłem tam pierwszy raz w głównej dzielnicy turystycznej Katmandu Tamel, czyli w samym środku tego komercyjnego przemysłu turystycznego, trafiłem na pizzerię taką zrobioną w stylu zachodnim, gdzie, co zaskakujące, obsługą byli ludzie głuchoniemi. Jeden raz w życiu miałem okoliczność bycia obsługiwanym przez głuchoniemych kelnerów, z którymi porozumiewaliśmy się za pomocą obrazków bądź gestów i o dziwo bez problemu dogadywaliśmy się, nie tylko ja, pozostali ludzie również. Nikt nie czekał na jedzenie, nikt nie czekał na nic, w zasadzie wszystko odbywało się płynnie. Dla mnie to było zdumiewające, że w takim miejscu, w takim siedlisku właśnie tej turystycznej komercji ktoś zatrudnia osoby tylko dlatego, żeby im pomóc, nie dlatego, żeby obciąć koszty, żeby było taniej. No bo chyba głuchoniemy jest jednak ostatnią osobą, którą sobie wyobrażamy w roli kelnera, prawda? Natomiast tam to w ogóle nie przeszkadzało. Może tyle o Katmandu, przenieśmy się teraz w wysokie góry do sanktuarium Annapurny.